Siemanko, z tej strony Sebol. Byłem w Tesco, jestem tak padnięty. Ledwo na oczy patrzę. Nie spałem 30 godzin. Ale to... Dlaczego nie mogę powiedzieć, ale ogólnie nie radzę wam tyle nie spać, bo naprawdę to ciężko jest nie spać tyle. Ale byłem dzisiaj w Tesco i zakupiłem, bo w Tesco była... Na każdym prawie dziale, na każdy artykuł prawie promocja jakaś była. Myślałem, że likwidują Tesco, bo coś było. Ktoś ostatnio mówił mi, że coś likwidują. Jakiś sklep zmienia nazwę, coś i wszystko wyprzedają. Czy się likwidują albo nazwę. A Tesco napisał, że zmieniamy się dla państwa wygody, że zmieniają tylko się sklep. Bo gdzieś indziej woda już była, zauważyłem. Tak przestawiają. Nawet ciekawostkę ktoś powiedział w sklepie, że w sklepie tak jest właśnie robione specjalnie. Ciotka moja powiedziała, że po to zmieniają półki, że na przykład kiedyś na przykład wędlina była, nie, przykładowo. Nie, powiem co innego. Kiedyś na przykład, na przykład kawa była na przykład, przykładowo. Kawa była na przykład przy wejściu, a jak zrobili pod koniec, to zanim do tej kawy dojdziesz, mówi, to nie wiesz, czy ci na nią starczy, bo po drodze kupisz, o, to jeszcze mi się przyda, to. Zanim do niej dojdziesz, to nakupujesz tyle rzeczy, że... A teraz testujemy to, zobaczymy. Zaraz to na patelni wrzucę. I to ciekawostka jest taka, że to jest spaghetti bolognese. I tu macie do tego ser gratis. I to ten taki Parmigiano Reggiano. Taki w miarę jakiś taki znany. A droższy. Czekasz, to się nagrywa, nawet wiedziałam, przepraszam. Zobaczcie, jak pomyślałem. Żeby nie marnować talerza, to w tym samym zjeść, co w czym to przyszło. Teraz dołożymy ten ser. Tego sera pewnie znikoma ilość. Ale dali to miłe zaskoczenie. Tak nie wyjdzie za takie grosze. Tych grafisy dostarczy naprawdę. Czy nie, to kosztowało 8,99. Nie wiem, że takie tanie, ale... Teraz uwaga, co to jest. Nienawidzę sproszkowanego takiego sera. Takiego jak proszek taki. Takiego nienawidzę. Smak jest taki niedobry niektórych. Śmierdzi. No mówiłem, zdechła ta skarpety jakieś. Niepotrzebnie to wlałem w ogóle. Żałuję teraz. Wiecie już, jak to wygląda. Nie będę wam tego pokazywał, tylko po prostu elegancko przetestuję. Ale gorący jest. Ser się już rozpuszcza. A smak tego? 8,99 spaghetti bolognese. Jakby co to wzywać, proszę jakiś pogotowie. Jak coś mi się stanie, nie wiem. Chyba, że dobre będzie. Zaskoczenie jest tym, że tu mięso jakieś da. Jakieś mielone jest. Mało. Ilość tego mięsa to jest pewnie z 1%. No ale jest. A przecież mogli nie dać. Zgadzam, że 1% mięsa. Tutaj mam opakowanie, przepraszam was. Najmocniej. Mam
макарон, спагетти, сосом помидоровым, мясом вołowym. А вołowe lepiej smakowało, dlatego składniki do tego mięsa. Sos pomidorowy z mięsem wołowym 48%. Ale mało widać tego mięsa. Procent nie, to w procentach podaję, ale to procent to ja bym dał 1. Sztuk to może być 48, takich małych kawałeczków. Ser jak ser, jeszcze zapach jest paskudny. Smak sera dobry w miarę. Bo zapach jest taki tego sera. Niektóre sery właśnie śmierdzą, a smakują dobrze. Ale piechota. Niestety 8,99. Nie wiem, czy to nie promocja była. Może z 10, ale chyba nie. Bo nie wszystkie tam były w promocji rzeczy. Ale powiem wam, że no 8 dam. Ser niedobry wybrali. I troszkę za bardzo pomidorowe. Takie za bardzo czuć to wchodzące ten pomidor. To dużo by tego nie zemdliłoby. To tyle. Smacznego. Spaghetti bolognese Tesco. 8/10. Trzymajcie się. Pa, pa. Teraz rzut ekranu na ten żarcie pyszne. Pysznie. Trzeba pysznie jeść. Trzeba jeść, żeby żyć. Pozdrawiam was.